Witajcie serdecznie, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj postanowiłam, że poruszę temat, który dla mnie jest mocno interesujący i mam nadzieję, że dla Was również będzie, a mianowicie chodzi o różnice w mentalności Polaków i Austriaków. I tutaj wypisałam sobie kilka punktów, jakie chciałabym z Wami poruszyć. I mam nadzieję, że osoby, które mieszkają w Niemczech, czy w Austrii, czy w innych krajach, również powiedzą mi, jak to wygląda z ich strony, z ich perspektywy, czy widzą duże różnice kulturowe w myśleniu, w podejściu do życia. Powiem Wam, że jak ja jeszcze zanim przyjechałam w ogóle do Austrii, to myślałam, że tak naprawdę ta kultura aż tak bardzo się nie różni od naszej, bo przecież w sumie Austria i Polska no to są kraje niedaleko siebie położone, wszyscy jesteśmy w Unii Europejskiej, więc tak naprawdę no, nawet jeśli są jakieś różnice, to one są niewielkie. Takie było moje pierwsze skojarzenie, jeśli w ogóle myślałam o tym kraju, czy generalnie w ogóle o krajach europejskich. I przyznam się Wam szczerze, że to myślenie, rzeczywistość już kiedy zaczęłam tutaj mieszkać i się przeprowadziłam, mocno została zweryfikowana. Bo tak nie do końca jest. I teraz w czym widzę te różnice? A więc pierwszy punkt to przede wszystkim, słuchajcie, podejście do rodziny. I chodzi mi tutaj o to, że my Polacy jesteśmy jednak wychowani w duchu małżeństwa, miłości, opiekuńczości, że oczywiście mówimy też, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, bo tak to też różnie te kontakty się układają i oczywiście jestem tego świadoma, ale mimo wszystko jednak jest tak, że jak są jakieś imprezy rodzinne, czy śluby, chrzty, imieniny, urodziny, jakieś inne imprezy, to no, prawda jest taka, że jednak gdzieś ta rodzina zawsze jest, czy jesteśmy bardziej związani, czy mniej, to gdzieś tam te zaproszenia się przewijają, dostajemy, ktoś pisze, ktoś dzwoni. Tutaj to wygląda już zupełnie inaczej i taką rzeczą, która bardzo mi się rzuciła w oczy, to jest ilość w małych nawet miejscowościach, małych miasteczkach, a nawet wsiach, duża ilość domów opieki. No i dla mnie to już o czymś świadczy, bo tak jak w Polsce nie jestem w sobie w stanie na przykład przypomnieć, gdzie dokładnie jest jakiś dom opieki w moim mieście. Podejrzewam jeden, aczkolwiek nie jestem pewna, czy tam w ogóle jest. Nigdy jak przyjeżdżałam, to nie widziałam, żeby był jakiś napis dom opieki czy dom seniora. Tutaj bardzo łatwo jest to zauważyć, bardzo łatwo jest to rozpoznać, więc wynika to też z tego, że te więzi rodzinne nie są aż tak bardzo silne jak u nas i oddanie osoby starszej, nawet nie takiej bardzo schorowanej, jest czymś normalnym i tutaj nikt nie robi z tego jakiegoś problemu. Oczywiście też część Austriaków twierdzi, że to wcale nie jest dobre i jak na przykład ja im opowiadam, że w Polsce bardzo często jest tak, że to dziadkowie zajmują się wnuczętami, zostają z nimi i większość tak naprawdę z nas pewnie była wychowywana po części właśnie przez dziadków i jest to coś takiego naturalnego wpisaną w naszą kulturę. Tak tutaj bardzo rzadko to się zdarza. Oczywiście są takie przypadki, też znam takie rodziny, że dziadkowie gdzieś tam wyjeżdżają na wakacje i opiekują się tymi wnuczkami, natomiast nie jest to aż tak standardowe zachowanie jak u nas. Drugi punkt, jaki mi się rzuca w oczy, jeśli chodzi o różnice, to jest małżeństwo. I u nas co prawda ta liczba tych małżeństw też z roku na rok spada i też wiem, że liczba rozwodów się mocno podnosi, że coraz więcej ludzi jakby no nie da ich rady w małżeństwie, powiedzmy to tak. Tutaj troszeczkę inne jest podejście. Tak naprawdę rzadko kto się decyduje na małżeństwo. Oczywiście też znam ludzi, którzy się zdecydowali, zarówno na ślub kościelny, jak i cywilny. Natomiast tutaj jakby powiedzmy, mogłabym to nazwać taką małą przeszkodą, jest to, że do kościoła jakby trzeba się zapisać, mówiąc kolokwialnie. I uiszczać opłatę, teraz nie chcę przekłamać, ale wydaje mi się, że to jest około 100 euro miesięcznie.
którą się wpłaca po prostu na kościół i wtedy, jak jest potrzeba chrztu, pogrzebu czy też ślubu, to nie ma problemu i taka osoba, której na przykład partner czy partnerka tej opłaty nie uiszczała albo jest z innego kraju, wtedy wystarczy, że jedna osoba do tego kościoła należy. Natomiast no, jeśli żadna z osób nie uiszczała tej opłaty, to nie ma prawa wziąć ślubu w kościele. Więc wydaje mi się, że to też jest również powód, dla którego ludzie żyją w związkach wolnych, czyli niezalegalizowanych. Wychowują dzieci i po prostu żyją jak małżeństwo, ale bez papierów. Kolejna rzecz, jaką tutaj zauważyłam, to jest inne podejście do przepisów i do przestrzegania prawa. I nawet, słuchajcie, jak to jest naprawdę duża różnica, jak na przykład jedziemy w Polsce i jest znak 60 czy 70 km na godzinę ograniczenie, stoi znak, i kiedy jedziemy w Austrii i jest znak 60 km na godzinę, to w Austrii praktycznie 100% albo 99,9% będzie jechało 60 albo poniżej. W Polsce, no sami sobie odpowiedzcie, jak to wygląda. Czasami przeleci samochód, który będzie jechał 120. Więc to też się bardzo rzuca w oczy, bardzo łatwo to zauważyć, że bardzo przestrzegają przepisy. Oczywiście kary również są wysokie, więc ma to swoje konsekwencje. Ludzie, wiadomo, nie chcą płacić mandatów. No u nas nie powiem, że my chcemy, bo pewnie, że nie. Natomiast gdzieś jednak ta noga na gazie ciągnie do tego, aby jechać szybko. Więc to jest zupełnie, to jeśli chodzi o ten punkt, to powiem Wam, że my jesteśmy naprawdę w zupełnie innych światach. Dla mnie to jest to zupełnie coś normalnego, przestrzeganie przepisów, jechanie zgodnie z prędkością, jaka jest podana również w obecnej czasie wirusowej. Również większość ludzi przestrzega tego, co rząd nakazuje. I ja tego nie oceniam, po prostu tak jest, tak to wygląda. Oczywiście też to ma swoje początki i źródło w dzieciństwie, bo ludzie są tak wychowywani. To, co jest powiedziane, to jakie są przepisy, to jakie są nakazy, to jakie są ustawy, to ma być wszystko zrealizowane i po prostu takim jest to wpajane od małego. Kolejnym punktem, myślę dosyć ciekawym, jak na przykład porównuję Polaków, to jest podejście do ludzi z zagranicy, czyli do obcokrajowców. I na przykład u nas w Polsce zazwyczaj by było tak, jeśli by przyszedłby jakiś Hiszpan, Włoch czy Hiszpanka, Włoszka, no nie wiem, ktoś z Belgii czy Luksemburga, to zazwyczaj ludzie byliby zainteresowani, ciekawi, kim jest ta osoba, skąd jest, dlaczego jest w Polsce, czy zna język, jakie są powody w ogóle, dla którego przyjechała do Polski. I wydaje mi się, że to jest taka naturalna ludzka ciekawość. Tutaj tej ciekawości nie ma. Oczywiście to też jest inaczej, bo obcokrajowców w Austrii jest bardzo dużo, więc też jest zrozumiałe, że Austriacy mogą mieć przesyt, jeśli chodzi o te mieszanki kulturowe. Natomiast nie ma takich, przynajmniej na początku, bo później z biegiem miesięcy nawet mogą się jakieś pytania pojawić, ale one raczej są bardzo takie okrojone i jednak czuć ten duży dystans. I powiem Wam, że jak nawet pytałam Austriaków czy osób mi bliskich, to oni mówią, że raczej wolą się trzymać ze sobą. Po prostu gdzieś nie ma tego zaufania do obcej kultury, do osoby z innego kraju. I jednak no, czuję się pewniej w swoim środowisku i to bardzo widać. I tak jak pytałam innych znajomych obcokrajowców, czy mają kolegów, koleżanki typowych Austriaków, to mówili, że nie. Że trudno te znajomości nawiązać, że oni nie czują, że Austriak chce tego kontaktu. Wydaje mi się, że też taka ich postawa ma pewne plusy i ja też jestem w stanie zrozumieć ich podejście. Natomiast patrząc na ogromny
odsetek ludzi samotnych, ludzi, którzy wracają do domu i są uzależnieni, czy ludzi, którzy po prostu spędzają czas po pracy w barach, pijąc. To jest naprawdę duży problem i myślę, że tak naprawdę to oni też sobie trochę strzelają w kolano, nie chcąc tego kontaktu i nie będąc ciekawym drugiego człowieka, tylko zamykając się gdzieś w swoich czterech ścianach i w swoim świecie, nie wychodzą ze żadną inicjatywą, czy też nawet jak ktoś wychodzi do nich, to oni tego nie podejmują, nie pielęgnują tych znajomości, nie troszczą się, żeby ktoś ten kontakt z nimi miał. Raczej jest to bardziej takie, mówię, chłodne, z dystansem, więc no inaczej to wygląda, zupełnie inaczej to wygląda niż u nas. I ostatnia rzecz, która mi się rzuciła w oczy, to jest to, że ona jest też powiązana trochę z tym, co już powiedziałam, czyli że oni żyją według przepisów, według ustaw i raczej podążają, przynajmniej większość, nie mówię, że wszyscy, ale przynajmniej większość jednak żyje, że tak powiem, w taki bardzo zorganizowany sposób, czyli takie właśnie życie według planu. Raczej nie spotkacie tutaj osób jakichś bardzo spontanicznych, którzy wstają rano i mówią, no dobra, to teraz idziemy nad morze, ale no w góry raczej nie pojedziemy, no bo akurat jestem w górach. Ale wiecie, o co mi chodzi. Chodzi po prostu o taką spontaniczność, o coś takiego niezaplanowanego. Tutaj jest raczej kalkulacja, przemyślenie, rzadko podejmują ryzyko, więc działania muszą być raczej zaplanowane, raczej ostrożne, nie rzucają się na głęboką wodę, więc my też jesteśmy zupełnie innym narodem. Oczywiście ja mówię bardzo generalnie, bo wiadomo, są też osoby takie w Polsce, które są ostrożne i wykalkulowane i wszystko jakby muszą mieć zgodnie z planem. Ale generalnie jako naród no raczej nie jesteśmy aż takim bardzo narodem, który żyje według jakichś tam szczególnych zasad i realizuje wszystko punkt po punkcie, po kolei, tak jak ma być. Tylko raczej jesteśmy taką duszą trochę niespokojną i szaloną i na pewno ta różnica jest bardzo widoczna. Jak będziecie z Austriakami, myślę, że z Niemcami jest bardzo podobnie, że oni też żyją według takiego standardu swoich, według swoich zasad, według swojego planu, czyli jak jest weekend, to oni muszą wiedzieć co po kolei, o której, gdzie pójdziemy, z kim się spotkamy. Więc to jest takie trochę życie, jakby musi być pewna struktura. Oni się chyba wtedy lepiej czują, właśnie to poczucie bezpieczeństwa wydaje mi się, że jest dosyć ważne. No a my troszeczkę inaczej żyjemy. Nam taka spontaniczność w niczym nie przeszkadza. Więc przedstawiłam Wam 5 punktów, które najbardziej mi się rzucają, jeśli chodzi o mentalność, jeśli chodzi o podejście do życia, do różnych wartości wśród Austriaków, które zauważyłam i które tak naprawdę z biegiem każdego roku tylko mnie utwierdzają w przekonaniu, że właśnie tak jest. Cały czas jakby widzę, nawet rozmawiając z nowymi osobami, to widzę po prostu, że przy każdej kolejnej gdzieś to się powtarza. Jeszcze jeden jest punkt, że jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o generalnie o utrzymanie rodziny. Chyba, teraz nie chcę skłamać, ale chyba nie znam osoby, nie, może jedną, tak na szybko, jak sobie przypominam, która miałaby całą rodzinę. W sensie mama, tata razem, już powiedzmy kilkanaście lat. To tylko jedna osoba na ten moment przychodzi mi do głowy, natomiast reszta osób, bez względu na to w jakim są wieku, czy to są osoby młode, czy starsze, większość ma rodzin, pochodzi z rodzin rozbitych, czyli zazwyczaj mama została sama, ojciec poszedł na bok, mówiąc krótko, założył nową rodzinę, ma nowe dzieci, albo rodzice nie żyją, albo ojciec jest z inną kobietą i nie ma kontaktu z dziećmi, więc całe spektrum różnych historii, ale to bym musiała, żeby tak naprawdę zagłębić się w ten temat, to bym musiała nagrać odrębny filmik, a na ten moment myślę, że jest to wystarczające. Także dajcie znać, jakie są Wasze odczucia, czy Wy też tak postrzegacie Niemców czy Austriaków, tak jak ja Wam to przedstawiłam.
bo takie też były moje stereotypy czy te skojarzenia, jak mieszkałam w Polsce. Więc bardzo się cieszę na Wasze wiadomości. Trzymajcie się i do zobaczenia kolejnym razem.